Siemanko, ja jestem Lucek. Dzisiaj będziemy sprawdzać kolejne mity, jakie mi podesłaliście na moim blogu. Zapraszam was do oglądania, myślę, że będzie ciekawie. No i dobrze, pierwszym mitem, jaki zobaczymy, jaki sprawdzimy, będzie: czy fabryczne auto jest lepsze od ulepszonego? Noż kurde, Olek, spadaj mi stąd. I sprawdzimy to w ten sposób. Mam tutaj samochód Chevrolet Camaro ZL1 oraz mam Corvette Z06, którą wam zaraz pokażę. Przejedziemy się na jednej trasie i sprawdzimy, który samochód jest lepszy, którym osiągnę lepszy czas. No i jak widzieliśmy, ZL1 uzyskało o sekundę lepszy czas. Troszeczkę gorzej w ZL1 nawet jechałem i Camaro prowadziło mi się lepiej niż Corvette Z06. Natomiast w Corvette czułem troszeczkę więcej mocy, także jest to różnica minimalna. Jak widzieliście w statystykach, różnica jest minimalna i minimalna różnica jest też na takich prawdziwych osiągach. Także myślę, że w miarę się tutaj te osiągi przekładają, jeśli chodzi o statystyki, i można sobie to mniej więcej porównać na tej statystyce ogólnej. Oczywiście nie we wszystkich autach, ale w tych dwóch jak najbardziej. No i skoro już jesteśmy w Corvette, to sprawdźmy sobie kolejny mit, czyli zakres obrotów. Czy zakres obrotów we wszystkich samochodach Need for Speed World jest taki sam? Uwaga! Tutaj mamy 7000 RPM. Aventador będzie posiadał gdzieś około 8100. Może na padzie uda mi się to lepiej pokazać. 8100. Tak, 8100 obrotów na minutę. Carrera GT ma 8400 obrotów na minutę. CCXR ma 7600 obrotów na minutę. Mustang Boss ma 7500 obrotów na minutę. A Pagani Zonda Cinque ma 7500 również obrotów na minutę. Więc wszystkie te samochody jakby mają swój taki... swoją jakąś tam ilość obrotów na minutę, swoją liczbę przypisaną do właśnie danego modelu. Nie wiem, czy to jest w miarę odwzorowane z realnego świata i prawdę mówiąc niewiele mnie to obchodzi, ale wszystkie te obroty jakby są zróżnicowane w stosunku do różnych tam modeli, więc... Tak to tutaj wygląda. Chodźmy do następnego mitu. Czy mocniej tra wpływa na perfect start? Czy jeśli mamy skill na poprawienie mocy nitra, to czy perfect start również będzie mocniejszy? I sprawdźmy to. Ja w moim Lamborghini E-Stokę mam skill mody, właściwie nie mam żadnego skill moda, więc robimy taki myk.
Zrobimy tak, moi drodzy. Włożymy skill na wydłużenie. Oh fucking shit, nie mam kasy. No to trzeba szybko kasę zarobić. Uwaga, czas katapulty. Myk, tutaj to, myk, myk. Sprzedajemy wszystkie gówna. Ciach, od razu wam zrobię poradnik, jak szybko zarabiać w Wordzie gotówkę. Czas działania nitro, wywalamy. Tak, to nam jest niepotrzebne. Czas działania tarczy też nam niepotrzebne. No i robimy tak, moi drodzy. Już sobie trochę kasy zarobiłem. 166 tysięcy powinno nam wystarczyć do poparcia albo obalenia tego mitu. Mam w magazynie przewagę, czyli perfect start na poziomie 2 sekund i 1 sekundy. Czyli łącznie mamy... What? 4 sekundy? Ej, albo mnie w podstawówce źle nauczyli liczyć, albo 1 sekunda plus 2 sekundy to jest 3 sekundy, a tu mam już 4 sekundy, gdzie max jest 5. Dobra, no to mamy 4-sekundowy, już nie umiem chyba liczyć, 4-sekundowy perfect start i zrobimy sobie taki start na tym perfekcie. Proszę was, bez ulepszania nitro i z ulepszeniem nitro jakieś sobie tutaj wsadzimy jednogwiazdkowe, bo innego chyba teraz nie będę miał. Według mnie różnicy nie było, chociaż ciężko mi stwierdzić, bo ja teraz na etapie nagrywania nie mogę jakby dwóch filmów zobaczyć obok siebie i dokładnie porównać, ale myślę, że specjalnej różnicy nie było, bo gdy skończyło mi się już nitro na perfect startu, to po prostu miałem 170 chyba 4 km na godzinę, czy 270? Coś koło tego. Także myślę, że ten moc nitra w ogóle nie wpływa na perfect start, co jest trochę dziwne, no bo w sumie to jest nitro, prawda? Ale jeśli zobaczycie jakieś takie zmiany, różnice małe, no to dajcie znać w komentarzach. Na pewno mogło się zmienić na przykład dźwięk albo kolor tego nitra, kolor świateł z tyłu przy właśnie włączaniu perfect startu. Ale dajcie mi znać w komentarzach, czy dostrzegliście jakieś różnice poza tym. Czy da się wygrać najwolniejszym samochodem w grze? Czy da się jakikolwiek wygrać taki wyścig takim samochodem? Według mnie najwolniejszym samochodem w grze jest Dodge Challenger RT, którego mam w klasie D, ale to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo co bym do niego nie włożył, i tak będzie do dupy. Skręca tragicznie, przyspiesza tragicznie, prędkość maksymalną ma niską. Chciałem porównać to do moich genitali, ale ma po prostu niską, więc jest kiepsko. I wiecie co, chodźmy, pojedźmy sobie jakiś losowy wyścig. Zobaczymy, czy uda mi się... Okej. No tak, pościgu sobie nie pojedziemy. Tylko ta gra wrzuca mnie tylko na pościgi, bo wie, że ja tym samochodem na wyścigach nie mam absolutnie żadnych szans. Okej, znaczy na wyścigach. Mamy tutaj Reverse Track 04, kogo mi tu dobierze? Murcielago, RS... A nie, tutaj kogoś tak dobrało. Focus RS, okej, Lotus Elise, Supra. No to... Ojej, myślicie, że mam szansę w ogóle nie być ostatni w tym wyścigu? Ja jestem kurde ciekawy, zobaczymy jak to wyjdzie. No dobrze, startuję z pierwszej pozycji, czy to mnie uratuje? Nie mam zielonego pojęcia. O, polecieli, już się zaczyna walka. Moi drodzy, Boże, co ja robię, co ja tutaj do cholery robię? Wbijam się Dodge'em Challengerem na pojedynek z... klasą A, ale z Lotusem Elisem, jakąś Suprą. No dobra, no to pomożemy sobie chociaż tymi power-upami. Nie wiem, czy to coś da. Kurczę. Nie no, ja potrzebuję pomocy. Ja potrzebuję pomocy. Zobaczcie, co ja robię. Jadę Dodge'em Challengerem naprzeciwko takich tutaj hardkorowych... Znaczy, właściwie nie są to nawet hardkorowe koksy. Są to po prostu samochody lepsze od Dodge'a Challengera. Czyli jest to w ogóle jakikolwiek samochód w tej grze. Ogólnie wydaje mi się, że Dodge w Wordzie są bardzo słabe. Zresztą nie wydaje mi się, po prostu tak jest. Wszystkie Dodge są słabe. Chyba że znacie jakiegoś takiego, który jest naprawdę dobry. Okej, może Dodge Viper Elite nie jest taki słaby, ale i tak jest słaby na tle klasy S. Nic, ja używam tutaj nitra, bowiem chcę zająć
wy mówiliście o wygrywaniu. Ktoś pisał tam o wygraniu najwolniejszym samochodem w grze. Nie wiem, czy jest to możliwe naprawdę. Na wyścigach losowych, a nawet na klasówkach w klasie D, to by było niezmiernie trudne. Nie mamy tutaj nitra, nie mamy tutaj skrętu, nie mamy tutaj przyspieszenia. Nawet z wyglądu jest trochę skopany. Znaczy, samochód sam w sobie jest super, nie? Świetnie wygląda, muscle car, taki z dawnych lat. Ale jest zdecydowanie za wysoko zawieszony. What the fuck, jeszcze Supra mnie pod koniec wyprzedzi. Ale nie, pokonałem Supra, nie byłem, proszę was, ostatni. Supra jest dużo, dużo lepszym samochodem, a gościu skopał totalnie ten wyścig i dlatego udało mi się go przegonić. Mimo, że użyłem multum power-upów, nie udało mi się wygrać, więc... Czy da się wygrać samochodem najwolniejszym w grze? Szanse są znikome. Musiałbym mieć takiego farta jak w przypadku Toyoty MR2 w poprzednim obalaniu mitu, więc powiem, że nie da się wygrać najwolniejszym samochodem w grze Need for Speed World. Boże, przesiadłem się w szybszą brykę. Jakie to jest przyjemne jeździć w Nissanie Skyline Nismo. Ale nie o tym, nie o tym. Nismo skręca dwa koła. Tak sobie zapisałem to na kartce w skrócie. Ogólnie mi dotyczy tego, czy w Nismo, jadąc do tyłu, da się jakby tak i skręca, podczas skręcania, da się jechać na dwóch kołach. Sprawdźmy to. Up, coś ciężko. Nismo musi tak w pewnym momencie złapać po prostu przyczepność. O, 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 coś się już działo. I dawaj Nismo, dawaj, kurde. No to jeszcze raz, spróbujemy teraz z rozpędu. O, 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 prawie było. No ciężko jest, niektórymi samochodami się tak da, szczególnie z napędem na cztery koła i bardzo przyczepnymi jak... Murcielago, o, jest, 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 jest. Udało się, widzicie? Także jak najbardziej mit potwierdzony. Nie jest to żaden cheat. Da się w Skyline'ie na dwa koła stanąć podczas właśnie cofania i jechania do tyłu. No i dobra, ostatni mit dzisiaj. Chyba jeden z moich ulubionych. Czy da się przegrać w F1? Mówię wam, te wasze pomysły na mity dają mi dużo, dużo frajdy. Zobaczmy sobie jakiś losowy wyścig. Underground, to jest pościg, znaczy ucieczka drużynowa. Runway, nie, 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 tam zaraz ktoś będzie miał 800 na godzinę. Dover Street, zobaczmy. I mimo, moimi przeciwnikami tutaj jest Porsche, GT3 RS, czy Murcielago, Roadster. Ja w moim F1 mam standardowe części Americana, jak one się nazywają, Mediona, profesjonalne, tuningowane, jakieś tam ulepszenia, nitra i tak dalej, ale nie wiem, czy będę musiał używać nitra, zaraz zobaczymy. Okej, okay, startujemy. Znaczy, powiem wam tak, bardzo ciężko jest przegrać w tym samochodzie, z tego względu, że on po prostu niesamowicie skręca. On się trzyma drogi nieziemsko, żaden inny samochód w tej grze nie jeździ, nie skręca tak dobrze jak McLaren F1, elitarna wersja. On jest po prostu za łatwy do jazdy. Mimo to doganiają mnie już przeciwnicy. I w ramach omówienia tego mitu powiem wam tak. Jeśli ktoś jeździ w miarę dobrze w Wordzie, oczywiście, niby głupie pytanie, czy da się wygrać McLarenem F1 w grze, odpowiedź jest niby prosta. Oczywiście, że się da, jak ktoś jeździ byle jak po ścianach i w ogóle wciska nitro przed zakrętem. Ale jeśli ktoś jeździ dobrze, jak ja, jeśli ktoś jest, no, taki średnio fajny jak ja, nie, no dobra, trochę taki fajny jak ja, i jeśli ktoś w miarę dobrze sobie pomaluje tego McLarena jak ja, no to wygrywać może bardzo łatwo, bez jakiegoś większego stresu. Jak widzicie, pierwsze okrążenie przejechałem sobie z czasem 1.15, w ogóle prawie z palcem w dupie, gdybym nie trzymał mojego pada. Mogę spokojnie sobie z wami rozmawiać, opowiadać o tym, jak, nie wiem, zrobiłem sobie dzisiaj kanapki z pasztetem, a i tak wygram ten wyścig, mimo że goście z tyłu będą srali nitrem na odległość, aż ich smród będę czuł na końcu wyścigu, czyli na mecie, na drugim okrążeniu na Dover Street.
Poza tym jest to bardzo dobra trasa dla tego samochodu. Tutaj praktycznie nie trzeba zbytnio hamować, chociaż w F1 mamy dobre przyspieszenie i czasami jednak warto tego hamulca użyć, bo mamy zbyt dużą prędkość. Gdzieś tam mnie doganiają, założę się, że używają dużo nitra. W ogóle czuję się głupio jadąc z tym samochodem. On skręca za dobrze i mi jest... za dobrze? Czy się dobrze czuję? Nie wiem. Jest mi po prostu za łatwo z nimi wygrywać. No to jest nie fair, zdecydowanie. Gdybym ja był takim graczem, wiecie, szkoła, nie mam pieniążków, nie kupię sobie McLarena F1 za 200, no bo sobie nie kupię, no bądźmy szczerzy. No to byłoby mi smutno, jakbym nie mógł z nim wygrać, tak? Najlepszy czas okrążenia 1.10. Za mną był koleś, o, nie używał wzmocnień, wow, nieźle. Ale już następny używał. No to powiem wam, że w Porsche GT3 LS pojechał koleś naprawdę dobrze. Części miał, no nawet niezłe, jakieś tam ultra i tak dalej. Ale i tak wygrałem sobie, właściwie nie grając długo w tego Worda, jeśli przełożyć to na czas spędzony w tygodniu, bo w obecnej chwili no tak średnio mi się chce w to grać. Ale powiem wam szczerze, że... mity, właściwie zadania, jakie mi dajecie do sprawdzenia, są naprawdę, dają mi dużo frajdy. Bardzo lubię sobie przez to powrócić do Worda i sobie coś zbadać, sprawdzić. Tym bardziej, że gram, znam tą grę prawie na wylot i... prawie na wylot, no bo nie bawiłem się jeszcze cheatami. Może kiedyś się pobawię, jak będzie... jak ta gra już będzie miała swój termin ważności ustalony na kilka dni do przodu. No wtedy sprawdzimy sobie cheaty, ale wątpię, żeby to nastało, bo cały czas ludzie kupują boosty i raczej serwery nie zostaną wyłączone. I ja oszukiwać też zamiaru nie mam, komuś psuć zabawy, mimo że i tak prawie wszyscy używają tu cheatów. No dobra, więc tak wyglądają mity. W F1 jest bardzo ciężko przegrać, jeśli ktoś jedzie no w miarę równo, tak? Jest to samochód, który praktycznie traci prędkości na zakrętach i... no, jeśli nim przegrać, to jest wstyd. Wstyd po prostu dla gracza i tyle. Chyba, że mu, nie wiem, komputer się zlagował albo coś w tym rodzaju, jakieś problemy techniczne. Więc ogólnie tak dzisiaj wyglądały mity. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Bardzo dziękuję wam za zaangażowanie na moim blogu, za wiele komentarzy, ciekawych opinii, ciekawych jakby mitów do sprawdzenia. Dziękuję, że byliście ze mną do końca i trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Cześć!